Młodzieżowy KDH Krynica pragnie zaprosić Państwa w dniach 20 i 21 grudnia na międzynarodowy turniej hokeja na lodzie o kryształowy dzban Krynicy Zdroju. W rywalizacji wezmą udział dzieci z rocznika 2003 i Młodsi, impreza organizowana jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki i ma na celu promowanie sportu, w tym przypadku hokeja na lodzie wśród dzieci i młodzieży. Rozgrywki i zmagania rozpoczną się w godzinach porannych w sobotę 20 grudnia, a oficjalne otwarcie, na które serdecznie zapraszamy. Przywitanie gości będzie miało miejsce o godzinie 16. Podczas otwarcia wystąpią dla państwa zawodniczki z klubu Bilman z pokazem jazdy figurowej. Bezpośrednio po inauguracji na tafli. Pojawią się najmłodsi zawodnicy KTHKM rozpoczynający karierę hokejową. Ci młodzi zawodnicy i zawodniczki wyłonieni zostaną z dzieci ze szkół naszej gminy biorących udział w nauce jazdy zorganizowanej przez Klub Młodzieżowy KTH od października tego roku. Należy zaznaczyć, że naukę jazdy dla około 400 dzieci udało się zorganizować również dzięki dotacji z Ministerstwa sportu i turystyki. Mamy nadzieję, że działania takie przyniosą w przyszłości naszemu miastu wielkie sukcesy sportowe, a także przyczynią się do promocji tak ciekawej dyscypliny, jaką jest hokej na lodzie. Zapraszamy. Turniej hokejowy Okryształowy Dzban Krynicy Zdroju 20 i 21 grudnia w hali lodowej.